to piękne, upojne, jedyne w swym rodzaju miejsce to port w Padang Bay. Dziewczyny, ile ty już jesteście? 9, 10, 11. A która jest teraz godzina? No tak z 10 minut przed, nie więcej myślę. No, to 9. Gajonek, a my od której jesteśmy? Nie wiem. No, my jesteśmy od trzeciej. Tak, no jakoś tak, trzecia pół do czwartej. Tak, bo wy już przyjechałyście po, że tak powiem, odpłynięciu tego naszego promu. Tak, bo tutaj nasz prom przypłynął, odstawił pana, którego zabrała karetka i nie biorąc ludzi wrócił na morze. Ticket. Tak więc, moi kochani, nie ma to jak azjatycka przeprawa promem z Bali na Nusa Penida. To jest ile? 50 km może? Godzina drogi promem. Tak jest. 9 godzin czekania. Dziewczyny, my tylko 6 godzin. Pan nam powiedział, starając się nie tracić twarzy, że to jest związane z tym, że zmieniają rozkład jazdy i mają zawirowania. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja do końca nie wierzę w to wytłumaczenie. Wydaje mi się, że tak to po prostu jest. No. Cieszmy się, że płyniemy, bo zaraz wczoraj mówili, że nie było żadnego? Czy wczoraj był jeden? Jak to było? Wczoraj był jeden też, tak? A nie, to byśmy żartowali, że dzisiaj nie będzie żadnego. No nic. Nasz promkarz będzie czeka tam na bocznicy, o tam widać jego światełka. Czeka tak niestrudzenie od godzin przynajmniej, myślę, że 6. Wróć, prom wypływa o 9 rano, prawda? Tak, o 9 trzeba być na Nusie, a przypłynąć planowo powinien na 13, bo on tutaj się próbuje wbić między promy z Lomboka. No, współczuję pasażerom. A nie, no pasażerowie wysiedli koło 3. No, no to współczuję na wszystkim czekającym. No, Gajuszka, daję ci medal za cierpliwość i sobie też. Dobra robota. Zapraszam, przygody w Indonezji, niech żyją. Mam nadzieję, że dopłyniemy cali zdrowi. No, tfu, tfu, tfu.